Siemanko, cześć, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. Dzisiaj najszybszy draft FIFA 18. Zapraszam! Jak sama nazwa wskazuje, najszybszy draft, czyli tym razem przy wyborze zawodników kierujemy się oczywiście ich tempem. Ten zawodnik, który będzie go miał najwięcej, automatycznie wskakuje do nas do składu. Jeżeli odcinek Ci się spodoba, doskonale wiesz co zrobić, koniecznie zostaw łapkę w górę. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, a teraz już startujemy z tym najszybszym draftem. Zaczynamy szybko oczywiście od wydania 15 tysięcy monet i na początku wybieramy formację. Uwaga, uwaga, która formacja będzie najlepsza? Jezus Maria, chyba nie wiem. Dobra, troszeczkę trzeba się uspokoić, żeby tu też coś było z tej gry. No proszę was, okej? Okay? A, dobra, wiecie co, weźmy sobie tą pierwszą. I oczywiście wybieramy zawodników z największym tempem. Tych, którzy są najszybsi. I tu mamy 84 Suarez, Luis Suarez. Dzień dobry. Nie wiem, nie spojrzałem tam na prawo, ale chyba nie był tam szybszy. Dobra, lećmy dalej. Zobaczymy, kto będzie kolejnym wyborem. Thomas Müller. Messito! 91 tempa. Ależ nam się to układa, no. Pod zgranie też pasuje. FC Barcelona z przodu. No to co, Neymar i znowu MSN, trio. Mané. Ale oni będą pędzić. Ten przód będzie po prostu tak rozpędzony. Mané tu o jeden punkt tempa jest lepszy od Sané, także Mané wskakuje do składu. Lećmy dalej, środek pomocy i zobaczymy, kto tam będzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Pjanić, 76. Wszystko jasne. Troszeczkę FIFA pomyślała, zgodziła się na ten wybór. Kolejny wybór, kolejny zawodnik, uwaga. Kovacic, 80 i Wijnaldum też jest. Rodriguez. No dobra, no to idźmy, jak mamy taką samą możliwość tempa, te same statystyki, to idźmy może bardziej pod to zgranie. I tu chyba podpasuje nam, w sumie ten i ten by pasował. Kovacic czy Wijnaldum? Kovacic czy Wijnaldum? Kovacic czy Wijnaldum? Liverpool. Dobra, idźmy Wijnalduma. A co? Liverpool. Niech się dzieje. Czyli teraz tu, cyl. No i tu znowu Kovacic. Ha! Wszystko jasne, no nie może być inaczej. Miał być do wyboru ten albo ten, czyli Kovacic wskakuje do składu. No to teraz może... Oj, tu przejdźmy. Obrona, moi drodzy. Obrona. Mas, 70... Nie, Fabra. Ale bym go pominął, no. Już by tam w komentarzach rozpętała się burza. Ale nie. Udało mi się, trafiłem dobrze, czyli Fabra wskakuje do składu. 88 tempa. Kolejny wybór, środkowy obrońca. Kto tu będzie? Wiadomo, że ta obrona... Silva, 73... Nie, Sokratis. 78. Szybciutki. Tak patrzę, no nie ma innego. Dobra, Sokratis poszedł. Obok Sokratisa na razie, póki co... Naldo. Okej, okay. 7-1, Naldo. Jest. Prawa obrona. No i kto tam? Kogo nam tam piszczu może? A Spiliqueta? Nie? Wow. No ten na Spiliqueta fajny. Ale Bellerin. 95 tempa. Także mik. Bellerin wskoczył. To może przy bramkarzach też skupmy się na paradach. Co o tej samej rubryczce, że tak powiem, statystyki. Który z nich tu będzie miał najwięcej? Lopez się prezentuje najlepiej. 86 parady. W sumie refleks powinien być chyba, nie? Myślałem, żeby właśnie iść w refleks, ale na przykład tu przy okazji tych bramkarzy aż 3 ma 87. Czyli to skłania mnie ku temu, żeby jednak zostać przy tej pierwszej myśli i posługiwać się tą samą rubryką przy wyborze bramkarzy, czyli zostają parady. Tak ma być, tak jest. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu oczywiście. Ja wszystko czytam, wszystko widzę, staram się odpisywać na bieżąco. Serduszka oczywiście też lecą, gdzie się da. Dobra, no ale już nie przedłużając, parady, Lopez, 86, wskakuje do składu. Ale się teraz nagadałem, ale to był wywód z mojej strony. I tu Ter Stegen! Dzień dobry. Kolejny zawodnik. Dani Carvajal, uwaga! Nie, Abate, 85 i tutaj jeszcze jest Barekka. Ale Abate chyba jest lepsiejszy, tak szybko patrzę. Obydwoje Włosi, tu Milan, tu Torino. Dobra, pójdźmy w Abate. Większą overall to może to coś da. Kolejny. Walker. Ula la. Tu i Valencia i Walker. No Walker szybciutki, no nie ma wątpliwości. Wskakuje do składu.
Tamta prawa strona, Bellerin, Walker. Kolejny wybór i tu Alava 87. Tam pokazuje, jest ok. Pamiętajcie, łapka w górę dla zwykłego. Alava wam to pokazuje, patrzcie. Także on skakuje oczywiście do składu, nie może być inaczej. Kolejny zawodnik. Kolejny. Ujujujujuj, Martins 94, naprawdę? Ty to jesteś demon prędkości. No okej, okay, jesteś w składzie w takim razie. Dwóch tutaj jeszcze zostanie. Ujujujuj, Williams 93. Tu w ogóle mega. 92, 82, 91, 88, 93 Williams. Felipe Anderson, no niestety. Wiadomo, że jesteś szybki, ale nie tym razem, nie w takim zestawieniu. Kolejny zawodnik. Kto tam będzie? Coutinho! I z przodu może być pod zgranie Barcelona. Coutinho. Sprawdzę, czy na pewno 82 Coutinho. Taki średnio zadowolony, ale wskoczył do składu. Karim Benzema. Kapa. No kapa, po prostu wybieram kapę. Dzień dobry. Ostatnie wybory się zbliżają. Insigne. 91. Cześć. Trzech do końca, moi drodzy. Moi drodzy, nawet nie podejrzewał. Lazović, jegomość. To jest Genua, o ile się nie mylę. Serbia. 89 tempa. Wskakujesz do składu, gościu. Dwóch do końca. Kto tam będzie? O, Cristiano Boski Ronaldo. Co prawda w takiej podstawie, ale zawsze Ronaldo to Ronaldo. No nie ma szybszego tutaj. Wskakuje do składu. Ktoś tam chodzi, podgląda coś. Bo jak widzicie, zmieniam troszeczkę miejscówkę. To jest jeszcze wstępna faza. Mam tu możliwości. Mam tu jakieś szapeczki, coś tu się może dziać. Postaram się coś wykombinować, ale dzisiaj tak na szybko, żeby odcinek pojawił się regularnie, a postaram się, żeby już od następnych odcinek było coraz lepiej, coraz więcej, żeby się tu działo. No to dobra, przejdźmy w takim razie do ostatniego wyboru. Neymarito jeszcze 92, ale tam będzie zabójczy przód, moi drodzy. Jak ich tam pomieścić? Jak tam ino 3 miejsca? No dobra, Neymar wskakuje. Wybór trenera oczywiście. Z trenerem, no jak to wybrać najszybszego? Nie wiem, robimy standardowo. Głowa w drugą stronę. Albo głowa w dół. I poszło. Poszło. Podsumowanie food draftu. Czas teraz, żebyście mi dali dosłownie 3 sekundy. Ja postaram się ułożyć ten najszybszy draft i pokazuję wam, jak wygląda wyjściowa jedenastka. I moi drodzy, tak prezentuje się wyjściowa na razie jedenastka. Zgranie 71, ocena ogólna 87. Ławka jest naprawdę imponująca. Neymar, Ronaldo, Insigne, Pjanic, Mane, Martins i Walker. I proszę państwa, już jest skład pierwszego zawodnika na rywala. Angielsko-hiszpańska jedenastka. Przód też ma mocny, przede wszystkim szybki. No i na tu na bramce ten De Gea. O, jak ja nie lubię, jak moi rywale mają De Gea. Zawsze ciężko mu strzelić, przynajmniej ja, mi jest ciężko. No dobra, no grajmy, niech się dzieje. Skrzydło, Walker już uruchomiony. No, cały przepol... Ależ huknął, mamma mia! Nie kto inny jak Luis Suarez przy pola karnego. No i De Gea bez szans. Ale sieknął. No. Jestem pod wrażeniem. 1-0. Dobra, kapa się rozpędza. Poszedł w maliny. I... obok bramki. Ja cię kręcę, no. Panie kochany. I... pum! Oj. Czemu tego nie trafił? Wypuść go. No, strzel. 2-0. Tak jest. Brameczka do szatni. I 43 minuta. Uwaga, zakolejkował. Joker Betty. Czy to oznacza jedno? Czy jeszcze będziemy grać w tym spotkaniu, czy nie? Czy już rzucił rękawice? Moi drodzy, stało się. No niestety stało się. Pierwsza runda za nami. Szło dość ciężko, naprawdę było kilka sytuacji, ale no skuteczność zawodzi.
Ale dobra, przechodzimy do drugiej rundy. I już jest, proszę Państwa, skład drugiego rywala. Oj, ta ikona, czy Wy to widzicie w środku? Z przodu jeszcze mocny Lukaku, Azar na skrzydle, Salah. No dobra, ale nie zapominajmy, że mamy tą najszybszą jedenastkę, jaką się udało oczywiście stworzyć. Przechodzimy do rozgrywki. Co to tam w ogóle z takiego partyzanta mi wchodzi? Czy Wy to widzieliście? Co? Ej, gościu, no jak tu nie było faulu? Proszę Was, naprawdę, no szanujmy się. Brama. Co to w ogóle tam się stanęło? Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Nie wiem. Ta obrona moja to się tak zachowała beznadziejnie. I tam w ogóle był faul. Gościu widać, że potrafi, że wie, o co tu chodzi. Klepie mnie tu niemiłosiernie, tak sobie rozgrywa tą piłę. Nigdzie mu się nie śpieszy. Po prostu sobie gra, cyk. Jak nie tu, to sobie przerzuci na drugą stronę. Teraz już ma wynik. Mhm. Naprawdę tak wchodzi? Co ten Ter Stegen teraz zrobił po tym strzale Maradony? Kurtyna milczenia, brameczkę do szatni, 2-0. Ej, no co zrobisz? No nic nie zrobisz, no panie. Koniec pierwszej połowy, moi drodzy. Moja gra jest naprawdę mega słaba. No nie umiem sobie w ogóle poradzić z tym przeciwnikiem, on gra niesamowicie agresywnie. No i Maradona, ten jego strzał, co tam zrobił ten Stegen, nie wiem. Dobra, lećmy z drugą połową, strzelmy bramkę i skupmy się, może się uda, no. Czemu oni stanęli, halo? Czemu oni stanęli, ja wiem, że to boski Maradona, ale to nie oznacza, że trzeba przed nim stawać, no moi drodzy. Wjechał sobie po prostu tam jak pendolino jakieś, no. Maradona się rozpędza. Trzeba go skosić coś chyba. No, dobrze, niech ma kontuzję. Trudno. Nie ma kontuzji? Kurde, no ten Maradona to jest jakiś niezniszczalny. Bez faulu, bez niczego, oczywiście, bo po co? Nie, bo po co? Bo po co? Koniec tego spotkania, moi drodzy. Koniec tej udręki mojej w tym meczu. Przeciwnik był zdecydowanie lepszy, rozgrywał piłkę w niesamowity sposób. No a ja... pozostaje mi chyba tylko po prostu iść do szafy. Nie. Dobra, wyjdę z tej szafy, żeby nie było. Wychodzę z szafy. O, troszkę ochłonąłem, przydało się. No tak to czasami bywa, moi drodzy. No, co mogę powiedzieć? Najszybszy draft dobiegł końca. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, doskonale wiecie, co zrobić. Łapeczka w górę, nowych widzów zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Piszcie mi też oczywiście propozycje, jakie wybory w następnych draftach, czym kierować się przy wyborze zawodników. No i co? To wszystko na dziś. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!